Cześć, znajdujemy się na planie miasta 44. Dzisiaj realizujemy taką scenę, która się dzieje w szpitalu na Czerniakowie. Czerniaków to jest dzielnica Warszawy, która jest zaraz przy moście. Tak był potocznie nazwany po Wiśle Czerniakowskie. Tam odbywały się jedne z najcięższych walk zgrupowania Radosław i oddziałów Kryska między innymi. I tam również powstańcy oczekiwali tego, że Rosjanie pomogą nam z drugiego brzegu. I to jest właściwie końcówka naszego filmu, końcówka naszego scenariusza. Bardzo tragiczna i dramatyczna. To już jest wrzesień, czyli nie ma lekko i powstanie raczej chyli się ku upadkowi i warunki też są straszne, ranni nie mają być czym opatrywani. Jakiś taki chaos i rannych, umierających w szpitalu. No to jest taka scena, że właśnie tam wkraczamy. Dzisiaj akurat realizujemy sceny szpitalne. Szpitalne na Czerniakowie, no ciężko powiedzieć, że były utrzymywane w warunkach higienicznych, dlatego dzisiejsze sceny są wyjątkowo trudne, też jeśli chodzi o emocje. To jest taka dosyć skomplikowana scena, bo mamy ponad 150 statystów. Jestem statystą w filmie Miasto 44. Interesują mnie czasy wojny, szczególnie II wojny światowej w Europie, w Polsce. Dlatego zgłosiłem się na casting do filmu. Jesteśmy po kilku dublach. Ja gram rolę rannej sanitariuszki. Teraz właśnie przedstawiane jest, jak to był horror podczas właśnie powstania. To już są ostatnie dni powstania, ostatni tydzień dokładnie. I bohaterowie przedstawiają dokładnie, jaka to była tragedia. Pion charakteryzacyjny pracował od 5 rano i no, wygląda dosyć poruszająco. Jest bardzo ciężko pracować z taką charakteryzacją, ponieważ jest bardzo gorąco. Praca na planie filmowym okazuje się bardzo ciężka. Trochę męcząca akurat dla mnie, bo powtarzamy jedną scenę kilkakrotnie. Muszę troszeczkę wysiłku fizycznego w to włożyć, ale jest fajnie. Wszyscy muszą dać z siebie wszystko. Zmęczenie tutaj, które pokazujemy na planie, odda zmęczenie ludzi, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim